Środek nocy. Pokój Lili i Sary. Twarz Sary, która... Nie Sary, tylko Lili. Lindy, która jakby, Lindy. Która jakby robi taki głęboki oddech i jej klatka się zatrzymuje. O nie. Sara jakby wiedziona takim złym przeczuciem podnosi się, bo leżała cały czas obok niej i szturcha ją. Linda. Próbuję ją jakby obudzić w takim szoku. Jakby nie wie, co ma zrobić. Chciałaby krzyknąć, ale głos więźnie jej w gardle. I w tym momencie Linda otwiera oczy, ale są białe. O nie. I Sara trzyma ją mocno, ale puszcza i pozwala się ugryźć. Ranek, budzicie się. Powoli wszyscy zaczynają się zbierać, żeby zjeść wspólnie i brakuje Sary i Lindy. Kto chce pójść dalej? No ja. Proszę. Weszłaś po schodach do góry, skrzypiących, i doszłaś do ich pokoju. Nic nie słyszę w środku. Może jeszcze śpią. Dzięczone wczorajszym dniem. Drzwi były wcześniej lekko wyłamane, czy pokierszowane, więc uchyliła się. Pukam delikatnie. Uchyliła się i słyszysz taki dzwoneczek wieczny. Widzisz dwie postacie, Sara i Lili, tylko jakby nie są sobą. Stoją tak jak w transie, ręce opuszczone i patrzą się na ten dzwoneczek, który powiewa w tym, wydaje taki lekki hałas. Ich ręce są tak blisko siebie, jakby się dalej trzymały za dłonie, ale tego nie robią, tylko słychać takie lekkie charczenie oddechu, który nie oddycha. Widzisz krew na szyi Sary i jakby jesteś bardzo inteligentna, dochodzisz w linię oka do tego, co się wydarzyło, ale jesteś jak w transie, stoisz w tych drzwiach. One nie zwróciły na ciebie uwagę, bo ich umysły szwendaczy zajął dźwięk dzwoneczka. Stoisz w drzwiach tak uchylonych. Zamykam drzwi. Po cichu zamknąłeś drzwi. Widzisz jakby na schodach u góry Christinę, która jest blisko płaczu. Stoi przy drzwiach, tak jakby oparta o ten. Opieram się plecami o te drzwi. Cicho i zjeżdżam po prostu na dół. Tu przychodziłaś coś robiąc na dole i zauważyłaś Christinę, która stoi przy drzwiach, jakby oparta tak, drzwi są zaraz przy schodach, oparła się o poręcz i tak jakby płacząc odwróciła się plecami i zsunęła się po ścianie. Się... Weszłaś szybko po schodach i... Co się stało? Poszedł. Biorę na dół, żeby zejść. Chodzę do chłopaków i mówię im, co się stało. Linda... David... Oddaj mi pistolet. Co się stało? Poszedł William. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Zostańcie tu. Nie. Idę z tobą. Zobacz, co się stało. Ja chcę wiedzieć, co się stało. Ja go łapię. Idę na górę i... Liam, rzuć sobie walkę wręcz. Jeden.
chwyciłeś go mocno takim uściskiem, on się zaczął ten, chciał ci pociągnąć z główki, ale przyjąłeś to, po prostu obróciłeś twarz i dostałeś. Nie takie, rzeczy w hokeju się zdarzało. On się rzuca, naprawdę próbuje się wyrwać za tym, a ty wchodzisz po schodach. Tylko skrzypienie schodów słychać. Tak. No i słyszycie tylko takie zastrzały, po czym schodzę i mówię, powinniśmy ruszyć. Zbierzcie rzeczy, spakujcie się i za 15 minut wychodzimy wszyscy. I zostawimy je? I chciała tak? Tak sobie będę leżała. William płacze. Łzy lecą mu z oczu i jakby zwiotczą w twoich rękach i... Ja go trzymam. Idźcie, ja was dogonię. Poszedłem na zewnątrz znaleźć jakąś łopatę, wykopałem dwa groby. I kiedy cała... wszyscy już wyszli... Ja poszłam też, znaczy ja wziąłem cokolwiek i kopałam ciebie, mimo że to pewnie wyglądało bardzo nie... No to kiedy już wszyscy wyszli, kiedy dzieci poszły, to zbiłem jakieś tam z gwoździa i z dwóch desek na krzyże. Przyniosłem dziewczynę do grobów, zakopałem. Zostałem chwilę, właściwie nie wiedząc, co należy w takim momencie powiedzieć. Czym powiedziałem do tych osób, które ze mną zostały, ruszajmy. Oby ich poświęcenie nie poszło na marne. Podszedł do ciebie Tyler, wziął cię za rękę, ten chłopczyk. Przykro mi, pani Christino. Pierwszy zaczął płakać, ale idziecie w ciszy, jakby straszna strata dla całej grupy. Zwłaszcza, że wczoraj wieczorem wydawało wam się, że wszystko będzie okej. Okay. Że będzie trudno, ale jakoś przez to przebrniecie, tak? Jednak organizm nigdy tego nie wytrzymał. Zabraliście swoje rzeczy i ruszyliście dalej. Znaczy ja bym jeszcze chciał iść z Williamem na końcu. No i porozmawiać, żeby właściwie jemu zbić tą kość stresu. Okay. I żeby pogadać. No tak, wiadomo, wszyscy dostanie się kość stresu, ale to tylko mechanicznie, nie? David przejrzał swój telefon, włączył jeszcze coś na telefonie i jakby możecie sobie zobaczyć. Partia Narodowa Kalifornii oraz Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych ustanowiły bezpieczne strefy w całym stanie. Mieszkańcy są zobowiązani do natychmiastowego udania się do najbliższej bezpiecznej strefy. Te obszary zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i zasoby, aby zapewnić ochronę i podstawowe potrzeby życiowe, w tym dostęp do ograniczonej elektryczności oraz prowizoryczne szpitale i centra dla uchodźców. Lokalizacje bezpiecznych stref. Szczegółowe informacje o lokalizacjach bezpiecznych stref w waszej okolicy są dostępne na oficjalnej stronie rządowej poświęconej pandemii. Nie ignoruj tej wiadomości. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby chronić siebie i swoich bliskich. To chyba leci wszędzie, powiedział David. Dobra, tylko gdzie są te strefy? Ja pytam Davida, czy jest w stanie to określić, gdzie to jest? Tak. Mamy, po drodze mamy jedną taką bezpieczną strefę, jak chcemy trochę zboczyć. Ale nie wiem, czy chcemy tam iść. Pytanie, czy jak tam wejdziemy, to nas wypuszczą. A to nie więzienia, tylko bezpieczne strefy. Więc... A policja podobno pomaga, nie strzela do tłumu, czy tam wojsko. Znaczy, nie wiemy, jak było. No i też podejrzewam, że rygor tego, gdzie i jak traktuje się tych zdrowych, albo potencjalnie chorych, też nie wiem, jak to będzie działać i wyglądać. Czy ja bym wrócił do rodziców i wtedy ewentualnie z nimi poszedł do takiej strefy? Jeżeli tam są, tak. Myślę, że to jest zbyt niebezpieczne, żebyśmy tak podróżowali. Idźmy do bezpiecznej strefy, oddajmy tam wszystkich. Wszystkie dzieci, kobiety i młodych. I ruszymy sami. Po rodziców. Podeszło do ciebie Lili, tak jak sobie idziecie. Pani John, nauczy mnie pan strzelać.
Ja się boję tych potworów, a jakbym miała strzelać, to może mogła sobie poradzić. Nauczę cię strzelać, ale pamiętaj, że strzelanie może ściągnąć ich więcej, więc robimy to w ostateczności. Będę pamiętać. Jak przyjdzie moment, to cię nauczę strzelać. Dziękuję. No, ile ma lat? Ona z 8. Ten Tyler jest trochę młodszy. Myślę, że ma z 7. No, pewnie jest trochę młodszy od niej. I zacząłem jej opowiadać historię, jak kiedyś byłem kaskaderem Russella Crowe'a i grałem z nim w filmie. I opowiadałem jej o różne takie super kozackie akcje, sceny na pociągu, strzelaniny i jakby chciałem ją zaangażować historią. Mimo, że już nie brzmiałem tak jak kilka dni temu beztrosko i... Zainteresowałeś się, na pewno odciągnąłeś się i myśli od tego. Idziecie w kierunku Augusty, unikając jakichś większych grup szwendaczy. Zaczyna się zbliżać wieczór. Zauważyliście taki duży magazyn wzdłuż trasy, jakieś rozbite samochody przed nimi i widzicie jakby tuż w drogi idzie jeden szwendacz, żołnierz w takim mundurze marpa takim jasnym. Ma przewieszony karabin szturmowy przez szyję, jakiś tam wygryzioną tutaj szyję ma całą zalaną. Zobaczył was i idzie w waszym kierunku. Nie ma na głowie kask, kamizelkę szturmową, amunicję do tego karabinu, nie? Jakby całe oporządzenie. Pokazuję, w sensie zatrzymuję grupę i w ogóle nawet nie zwalniam. No i idę na niego. Mhm. No, rzucę. Go for it. Dwa sukcesy. W porządku. Ruszył w twoim kierunku, przytrzymałeś się go kaską, tak. Masz dłuższą rękę trochę, więc nawet tymi rękoma ci nie sięga i tym kluczem. Wbiłeś mu czaszkę do środka i jakby tak zwioczał i padł. Jak pada, to bije jeszcze kilka razy i widać, że wychodzi ze mnie frustracja. I zaczynam bez słowa w takim razie zbierać te rzeczy. Wiesz, jak się tym okupiwać? Tak. Znajdziecie przy nim pirację, ten karabin. Jego pistolet boczny gdzieś w trakcie stracił wypad, czy ten, więc tego nie ma. Ale znaleźliście jeszcze takie coś przy nim. Serio pytam, wiesz, jak się temu obsługiwać? Czy pokazać? Do dowódcy Regionalnej Gwardii Narodowej o Centralne Dowództwo Operacji Kobalt. Rok wskaz operacyjny Operacja Kobalt. Faza pierwsza. Ograniczenie swobody podróży. Od 27 sierpnia 2010 oraz egzekwowanie godziny policyjnej od 28 sierpnia. W ramach operacyjnego przygotowania do pełnego wdrożenia operacji Kobalt wszystkim jednostkom Gwardii Narodowej oraz wspierającym formacjom wojskowym nakazuje się natychmiastowe wprowadzenie i egzekwowanie ścisłych ograniczeń w zakresie swobody przemieszczania się cywilów. Godzina policyjna zostaje ustalona od 2 do 6. Każde naruszenie godziny policyjnej ma być traktowane z maksymalną stanowczością przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etyki wojskowej i poszanowanie praw cywilnych. Druga faza od 29. Natychmiast rozpocznie procedurę ewakuacji zdrowej populacji cywilnej do wyznaczonych bezpiecznych stref zgodnie z dołączoną mapą regionu. Priorytetem jest zapewnienie szybkiego i skutecznego transportu ewakuacyjnego dla regionów Atlanta, Augusta i Columbus. Pozostałe regiony są o niższym priorytecie. Wszystkie osoby z chorobami przewlekłymi wymagającymi leków pozostają do ewakuacji w późniejszym etapie. Dodatkowo muszą przejść dodatkową weryfikację medyczną przed ewakuacją. Wymagana jest zgoda lekarza mającego bezpieczeństwo. Unikaj wzbudzenia podejrzeń wśród cywilnej populacji. Ewakuacja ma przebiegać płynnie i bez zbędnego alarmu. Faza trzecia. 8-9 września. Zachowaj ścisłą komunikację z centralnym dowództwem w celu koordynacji fazy trzeciej. Wszelkie znalezione notatki, dokumenty lub inne materiały odnoszące się do operacji Kobalt muszą być natychmiast zgłaszane do centralnego dowództwa w przypadku natrafienia na zainfekowanych żołnierzy lub cywilów. Stosuj procedury eliminacji zgodnie z protokołem. Utrzymuj dyscyplinę i czujność. Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich maksymalnej koncentracji i poświęcenia. Kod dostępu do operacji Kobalt zastrzeżony. Instrukcje dodatkowe i szczegółowe mapy bezpiecznych stref zostaną dostarczone po potwierdzeniu otrzymanego rozkazu. Czyli planowany zamach. Coś mamy pozaznaczone.
Jest Augusta, Kolumbia. Kolumbus. Mhm. Znaczy, zdajecie sobie sprawę, czy najbardziej chyba John z tych rozkazów wojskowych, że jeżeli ktokolwiek z waszych rodzin jest chory i jest ewakuacja regionu... Tata ma cukrzycę. Cukrzycę. To nie zostanie przyjęty albo zostanie odrzucony, zostanie przewieziony na miejscu stwierdzenia i go wyrzucą po prostu poza, tak? To w najlepszym wypadku. A patrząc na to, co się działo, to może być jeszcze gorzej. Idziemy tak naprawdę, żeby oddać tych, którzy nie mają po co do Augusty wędrować z nami. I... Łatwiej będzie bez dzieciaków. To już jest do chłopaków. Do Liama. Idziemy. Nie wiem, co jest zaznaczone właściwie na tej mapie, ale... się pokrywa... Strefę bezpieczną? Więc są chyba strefy bezpieczne, ale jest tu zaznaczone jeszcze coś. Jest zaznaczona Augusta, jest zaznaczona Kolumbia dużym okręgiem, którego nie ma na tej mapie. Ale te 4, 5 się pokrywa z tą. Ja dobrze rozumiem z tego rozkazu, że to był zaplanowana infekcja? Nie. Co jest plan działania na to, kiedy na to, co się wydarzyło. Widzicie pojedynczą postać, która jakby biegnie od strony lasu w kierunku tutaj. No. I wszędzie w koło, jakby z tego lasu powoli wytacza się taka wielka horda. Otwierajcie bramy! Otwierajcie bramy! Krzyczy do was, pokazując na tą bramę do magazynu. Biegnie postać, która jest ubrana w taką kamizelkę, że tak powiem, i z karabinem na plecach i biegnie w kierunku waszym i pokazuje. Dajcie bramę, dajcie bramę. I próbuję otworzyć. Tak? Mogę? Tak. Oczywiście, że możesz. Mówię, musisz. 4 sukcesy. Podeszłaś do bramy. Jest elektrycznie sterowana, ale ma swoje własne zasilanie, więc uderzyłaś jakby o budowę, która jest dosyć taka... Ale jestem w stanie otworzyć i później zamknąć? Tak, tak. Rozebrałaś szybko ten mechanizm i z takim krótkim spięciem włączyłaś mechanizm, żeby awaryjnie się otworzył, a potem drugim spięciem zamknęła się, jak już wszyscy wbiegli do środka. Oni też zdążyli? Tamci? Tak, jeden gość wpadł do was. Dzięki. A czy my gości... Poczekaj. Czy my go kiedyś widzieliśmy? Nie widzieliśmy go nigdy. Jest... I on ma kamizelkę motocyklową? Tak, ale nie ma tego naszywek Savage Sons. Tego ty badać? Może da się go to. Dobrze, to ja bym chciał przygotować pistolet i kiedy on wejdzie, to go rozbroić. Wow, spokojnie, gościu. I celuję do niego i mówię... Dobra. Daj mi broń. Okej, nie ma problemu. Tylko zamknij się tą bramę. No, w tym momencie zamyka. Położył. Spokojnie. Patrzcie tylko, że ta brama się zamyka i ta horda zaczyna się zbliżać. Myślę, że mam większe problemy niż... W porządku. Kim jesteś? Co tu robisz i skąd wiedziałeś, że to miejsce będzie bezpieczne? Znam tą okolicę tutaj. Polowałem z ojcem. Ile on ma lat? No jeszcze tak ma. 25, może 28. W porządku. Sprawdzam w takim razie, podnoszę jego karabin, sprawdzam, czy wszystko jest w porządku z tym karabinem, czy jest zadbany na przykład, czy... Jest zadbany. Tak. No jest okej. Jak ci mamy mówić? Nazywam się Daryl. Oddaję mu ten pistolet, mówię. Właśnie znasz na strzelanie, co? Tak. Zawieźliśmy go na ramieniu. Dzięki za pomoc, ale... Widzicie, że tam się zbliżają, zaczynają się opierać o te siatki, nie? Wszędzie w koło. Wyciągnął z buta nóż. Pomożecie mi? No ja tym nożem kuchennym, co wziąłem, będę ćkać. Ja mam tylko pistolet. I tak przez siatkę pierwszego dźgnął. Tak, ponieważ musicie zwalczyć hordę, macie wszyscy plusy duże za ilość pomagających wam osób, więc 3 osoby z was wybierzcie, które rzucają. Nie ma czym, więc... No ja mam broń. Bo my tylko działamy. Tak, działacie. Bronią nie mogę strzelać? Każdy z was... No, chodzi o to, że dźwięk ściągniecie jeszcze więcej. Każdy z was ma plus 3 kostki za pomoc pozostałych. Jeden komplikację mam. Okej. Okay. 3 kostki za pomoc pozostałych. Tak. 3 kostki każdy z was ma. A ile ma nóż? Zakładając, że... A czekaj, a to się dodaje coś? No to... A no to jeszcze jedno. Jedno, tak? O, jest. No to dwa. Dwa, 4. Możesz, że tak powiem, pushować, nie? Aha, bo potrzebujemy... A ile mi potrzeba?
wielkość hordy 3, tret 3, ta 6 mimo. Więc może Hubert zrobi. No. Aha, no dobra. No. Rzucaj, bo ja nie mam nic zmienić. Ja mam 3 sukcesy. Sytuacja wyglądała tak. Przy siatkach zabijaliście kolejne, one jakby padały i wchodziły następne za nimi, więc to takie bardzo automatyczne, wasze ręce bolą. W pewnym momencie wy byliście akurat we dwójkę przy jednej z siatki, kiedy ta siatka nagle puściła i ta cała siatka z tymi napierającymi szwendaczami zwaliła się na was. Więc teraz... Ale na wszystkich, naszą trójkę? Nie, na waszą dwójkę, bo wy mieliście oboje komplikacje. A jak dużo jest to tych szwentaczy? Niedużo już, końcówka, więc jest ich kilka. Także musicie wykonać test na mobility. To co? Nie, a tak, no. Dajcie sobie stres. Macie plus jeden stres teraz za atak szwendaczy. Wszyscy? Tak. Dwa sukcesy. Nie masz komplikacji, no i dobrze. Dwa sukcesy, jedno. Ta siatka spadła na was, ale bo w tym miejscu jakby ten i ona się oparła o to i wy wypadliście tak, że tylko te ręce takie i twarze zobaczyliście szczękające nad wami, szybko się wyczołgaliście na boki i dobiliście te kilka szwendaczy, które zostały. Nie, tę siatkę jakoś tak, wiesz? Ty możesz rzucić na tech, żeby jakby naprawić ją, nie? Nie wiem. Sprawiła się. Daje trochę drutu i na tyle ją postawiliście, że przez na pewno trochę wytrzyma. Widzę, że potraficie sobie poradzić, powiedział Daryl. Jeszcze chodzimy, więc... Panem tak tego nie mówił. Chociaż chodzenie aktualnie nie jest kwalifikacją do radzenia sobie. Co robicie? I tak chodzę tak w ogóle. Jaki macie plan? Tak w ogóle to idziemy do Augusty. Ja do Atlanty. Szukam mojego brata. Merla. Nie wiem, nie widzieliście? Taki stary, łysy, morda jak zakapior. Ciągle klnie. Nie, my do Augusty. No, swojej rodziny. W miarę ten sam kierunek. Znam dobrze okolice, mogę wam pomóc jak chcecie. Kawałek przynajmniej, bo potem nasze drogi się pewnie rozejdą, bo je odbiję do Atlanty, ale... No, jak widzi... A czekaj, ale my jesteśmy tam całą ekipą. Tak, wszyscy, no. 11 osób. Nie no... No tak. Idziemy do... Tak, jesteśmy. Dobrze, nie idziemy całą ekipą tam, tylko idziemy do... I teraz idziemy, ale po drodze do Augusty jest, tak? Tak mówiłeś. Jesteście mniej więcej w 1/3 drogi do Augusty od Hilton Head Island, więc możesz sobie wybrać. 1/3 dopiero? Zwracam się do Davida. David, mówiłeś, że po drodze jest gdzieś, tak? Jest. Centrum bezpieczny obszar. Waynesboro, jest taka strefa blisko już obok. Jest, tak. No to jest w miarę po drodze, no to kolejna 1/3, nie? Wy jesteście gdzieś tam... Milen, no jest trochę poniżej Milen. No. Odwracam się i mówię, że trzeba sprawdzić środek i ruszam w tamtą stronę, żeby zobaczyć się. Tylko, że część musi tu zostać i być sami bezpieczna. Sami bezpieczna? No, nigdzie nie jesteśmy teraz bezpieczni całkowicie. A nie lepiej się razem? I tak patrzę te 8-latki obok nas. Ja zostanę z dzieciakami. To akurat byś się przybył. Ale ja mówię o sprawdzeniu w środku. Ja pójdę. Czy ja w takim razie na to będę miała plus 2? Uh-huh. Sprawdzanie nowych stref to jest masz plus 2. A jak ktoś idzie z tobą? To ja. Idę z was. Powiedział Daryl. I tak? Jeden i komplikacje mam. Ja pomagam? Mam 3 do życia. To idzie z tobą? Ja i Liam. Zaczęliście przeglądać magazyn. Wygląda na to, że jest puszczony magazyn starych opakowań kartonowych, więc są takie duże paczki z różnymi rzeczami w środku. Jest taśma do pakowania, jest generalnie pusto i tak jakby porzucone w rozgardiaszu. Za rogu, na ziemi, dlatego nie spojrzałaś, wyczołgał się taki i chwycił cię za nogę, więc rzuć sobie na co chcesz. Możesz na walkę, możesz na mobility, żeby odskoczyć na przykład. 1, ale jest też sukces, tak? Mhm. Czyli zobaczymy. Się nie żegnam z mną. Zanim się przemienisz, jeszcze trochę czasu mogę się odciąć stopę. No właśnie. Nie wiemy tylko. Wtedy to ja jestem do... Nie masz ugryzienia. Jakbyś nie miała sukcesu i mesa, to byś miała ugryzienie. Odskoczyłaś od razu. Daryl doskoczył obok ciebie i...
zabił tego walkera, ale ty jakby odskakując straciłaś równowagę na chwilę i przewróciłaś się i uderzyłaś się głową o tą taśmę z kartonami montażową i poczułaś krew. Masz jedną ranę. Ej, Chris, wszystko ok? Pomagam jej wstać, jeżeli daje radę, w sensie wstać. Tak, sobie. To ja ją od razu opatrzę. Ale mamy gorsze życie. Emily, w sensie wołam cię, jak nie było... Nie, skończmy obchód i wtedy się zajmiemy. Nie możemy usiąść teraz się bawić w to. Szybko cię opatrzę. To my to skończymy z Darylem. Okej. Dzięki. Jedno sukces. Nie ma sprawy, powiedział Daryl. Nie ma sprawy. Stałaś z nią i opatrzyłaś chłopaki Daryl z Liamem, obeszli resztę magazynu. Już było czysto. Teraz możecie... rzucić sobie na survival, znaczy jedną osobę znowu musicie wybrać, reszta może pomagać na to, co znajdziecie w środku. Tylko trzy stresu, nie? Mhm. Możesz ewentualnie spędzić, najpierw zanim zacznie się przygrywać, możesz się odstresować rozmawiając. Że bez słowa. Dla mnie to jest też fajne. Jesteś twoją kotwicą, więc możesz wszystkie usunąć stres. Ty też możesz. Ty też możesz. W porządku. Wy się pocieszyłyście, a potem... Kości dodatkowe za nas, co pomagają, czy co? Ci, którzy pomagają, tak, może cała trójka może ci pomagać, więc no, trzy kości więcej na przeszukanie magazynu. Dwa sukcesy. To rzuć dwa razy 3 do 6. 10. 10, okej. 9. Znalazłaś 3 racje żywnościowe, takie jakieś stare śniadania tutaj pracowników prawdopodobnie, bo nie ma tutaj automatów z jedzeniem, to wszystko. Dobra, ale idźmy do reszty i ruszajmy dalej. No już jest zmierzch, więc jakby... Tutaj jakby po to sprawdziliście, okay, żeby zabezpieczyliście, zabiliście walkery na zewnątrz, w środku, żeby tutaj przenocować, nie? Okej, no to idziemy po resztę, żeby przyszli tutaj. Wszyscy powchodzili do środka, rozbili sobie obóz, słowo, tak? Poukładali się na miejscu. Jakieś straże stawiacie? Tak, ja stanę przy wejściu na pewno. Ja też. Przy bramie w sensie. Nie zostańcie. Dzielimy się, bo... w ogóle? No ja wątpię, żebym spała, albo się może z godzinę, dwie pośpię maksymalnie, w sensie... Do zmęczenia po prostu. Nie, znaczy tak, no, ale nie zasnę, bo to dużo. Ja bym jeszcze chciał obejść ogrodzenie całe, zobaczyć, czy nie ma żadnych dziur w płocie. Dziur nie ma, no jeden słaby link jest to miejsce, które poszło. Ale na przykład... Tam jest blisko... Tak jak zauważyłeś, nie jest blisko śmietnik, a tu jeszcze toplarka. Jeżeli ona działa jeszcze, to można byłoby przesunąć to na przykład, żeby zabezpieczyć to bardziej. Drutami też można pospinać. No to już to zrobiła Christina. To jakby to jest zabezpieczone w miarę, nie? Wszedłeś, wróciłeś do środka, ale zauważyłeś, że nie ma Williama w środku. Okej. Okay. Wychodzę poszukać go. Wyszedłeś i jakby... Widzisz, że siedzi na dachu, wspiął się chyba widocznie od środka gdzieś i tak boja nogami i patrzy się w dal. Zasnij. Na chwilę cofniemy kamerę do ciebie. Liam, nie ma mojego pistoletu. Mówi David, przepraszam. David, do ciebie. Nie wiem, położyłem go tu, jak się rozkładaliśmy i zniknął. Jak to ją zgubiłeś? No nie wiem. To miejsce, co... Była tu i nie wiem, może ktoś wziął. Nie wiem, ile tutaj jest osób. Patrzę tylko szybko na tego Daryla. Gdzie jakiś tam królika, którego właśnie gdzieś miał w torbie. Wypatrasza go i przygotowuje do... No dobra, chodź i poszukam. John, rzuć sobie na spostrzegawczy, czyli scout. Jeden sukces. 6-1 rzuciłem. Ale nie jest stresowej? Nie mam stresowej teraz. A, nie masz stresowej. Widzisz, że William ma w rękach pistolet. On się nim bawi. Strzelaj. Strzelaj sobie w łeb i zostaw... mamę... mnie... Strzelaj, bądź tchórzem. Ucieknij. Tobie będzie łatwiej. Będzie ci obojętnie. Nic nie wiesz, nic się... Ja nie mogę tak żyć. Jak żyć? Bez niej? Tak. Krzyczycie do siebie, bo on jest na górze, to my. My to słyszymy? Tak. To wyobraź sobie, co będzie, jeżeli ty strzelisz sobie w głowę, bo nie masz jej.
Twoja matka strzeli sobie w głowę, bo nie ma ciebie. Chcesz, żeby... Chciałbyś, żeby tak to było? Chciałbyś, żeby twoja mama powiedziała, nie mogę żyć bez niego? Zrobiła to samo, co ty? Rzuć sobie na empatię plus manipulacja. Sforsuję teraz. Jeden sukces i nie mam jedynki na czerwonej kości. Strzelam w powietrze. Ja biegnę na górę, bo nie wiem, co się dzieje. Wybiegliście na zewnątrz. David schował ten pistolet, stał, żeby zejść i w tym momencie noga mu się omsknęła i spadł w dół. No nie, no czekaj, właśnie ja chciałem powiedzieć, żeby nie było, bo jak chciałem wyjść na zewnątrz, jak usłyszałem strzał. Jemu jedynkę na komplikację. Ja widzę, że on leci. Ja nie żartuję, jestem pod tamtym miejscem, usłyszałem strzał na górze i dopiero wtedy zobaczyłem, że on tam siedzi na krawędzi. Czy ja mogę? Co, próbować go złapać? No, ja wiem, że to jest popieprzone, ale najwyżej się połamie razem, a nie, że umrzemy. No rzuć mobility. Mam jeden. To trochę mało w tej sytuacji. No to lewe. Splintery masz? Mam 3 i komplikacje. Masz 3 komplikacje. Połam mnie. Ułamek sekundy, tak? Jakby zobaczyłeś lecącego Williama, który się pośliznął na dachu, schodząc jakby, cofając się i zaczął lecieć w dół. Wybiegłeś tylko masusami, chwyciłeś go jakby w pół, jakby amortyzując ten jego upadek i razem z nim poleciałeś na ziemię i uderzyłeś się jakby, coś posłyszałeś jak ci gruchnęło. Rzuć sobie jedno krytyczne zdarzenie, 2 osobne kości. No to 13. Masz naciągnięte mięśnie po prostu od tego, co w sumie idealnie pasuje. Chwyciłeś go, upadłeś na ziemię, stęknąłeś mocno. Dopóki jakby ci nie minie to naciągnięcie mięśni, czyli pewnie z doba, będziesz miał minus 1 do wszystkich testów. Ale poza tym jesteś safe, nie dostajesz obrażeń nawet. A William? A William jest w szoku, ale też jakby no przez to, że on go złapał, to nie dostał tych obrażeń. Zobacz. Ja się wydarłam i podbiegłam do krawędzi. Ja też podbiegłem na krawędzi i widząc, że obydwoje się ruszają, to krzyczę: William, zabiję cię. Ja mówię, tylko niech ze mnie zejdzie najpierw. Nic nie powiedział. William w ogóle nie chce z nią znać. Poszedł, wszedł do środka, jakby nawet nie powiedział dziękuję, tylko siadł w kącie i tak schował głowę w rękach i tam siedzi. Z okrętymi. Ja tam chciałabym zbiec do ciebie. Ja szukam Johnego. W takim razie. No sorry. No to widzisz mnie wchodzącego z powrotem do budynku. Wszystko okej? Okay? Co się stało? To wyglądało tragicznie. William poleciał z dachu. No to widziałam, ale nie wiedziałam. Wy mi powiedzcie, że jest okej. Okay. Jak się czujesz? Jakbym dostał 60 kilom... Jezu, kilogramami z 7 piętra. Chodź może zobaczę, co się stało. Ściągam bluzę. I... Tak, obejrzałaś go... No, tak. Nie musisz rzucać, wiesz, nie? Bo to jest jakby proste. Johnny się pojawia gdzieś? Nie, ja idę, ja jeszcze chcę scenę z Williamem. Okay. To jest prosportowiec, tak? Jakby dla niego takie, jak się zderza ze 120-kilowymi facetami rozpędzonymi na łyżwach, on potrafi to wytrzymać, nie? Więc to było coś takiego. Zderzenie 80 kilo spadające z góry jest dla niego porównywalne to, co robił na co dzień w treningach i w sporcie. Okay. Czy jestem twoim ankor, czy nie? Tak. No to chciałam powiedzieć, że to było bardzo odważne, co zrobiłeś i dobrze, że jesteś z nami. Dzięki. To było trochę odważne, muszę sam sobie przyznać. Przejdźmy do sceny Johna z Williamem. William siedzi w kącie z rękoma w głowie. Ja rozcieczony podchodzę do niego, łapię go za habety, podnoszę i wychodzę z nim do bramy. Mhm. Otwieram bramę i... Nie stawia oporu, po prostu idzie i go ciągniesz tak jakby z wody. Ja muszę otworzyć. To... Mordy do siatki. Nie, no po prostu otwieram bramę. No czy w takim razie... Nie wiem. Proszę, żeby ktoś otworzył bramę, co tam jest. Albo po prostu rozrywam, przecinam. Możesz tą siatkę, gdzie było montane, ją rozerwać. Rozcinam ten drut maczetą, nie? Powiedzmy.
i wyrzucam go za bramkę. Wychodzę za nim i znajduję najbliższego szwendacza. Mhm. Znalazłeś jakiegoś pojedynczego, idzie tak wzdłuż drogi. No, był kiedyś listonoszem, torbę. Oj, mundur listonosza i utyka. Zobaczył was i zaczął powoli utykać w waszym kierunku. Ja przyglądam się tam z odległości. Mówię, wyobraź sobie, że ten mężczyzna to mógł być każdy z nas. To mogłem być ja, to mógł być Liam, to mógł być mój ojciec, albo twój ojciec, albo ktokolwiek z naszej rodziny. Życzysz mi, sobie lub komukolwiek, powiedz, nie wiem, Timowi, że to mógł być też on. Robiąc tak głupie rzeczy, jak zrobiłeś teraz na dachu, narażasz każdego z nas na to, że będzie jednym z nich. Rzucam mu broń z tą maczetą na ziemię. Mówię, weź to, podejdź do tego szwendacza i wyobraź sobie, że to ja. I zabij go. Bo jeżeli tak się będziesz zachowywał, to któregoś dnia ja będę nim, a ktoś będzie tobą. Rzucam mu tą broń, podchodzę go i jeżeli się nie rusza, to kopię go w tyłek po prostu. Mówię, zrób to. Czy możemy tam wyjść do tego? Daj, bo możecie wyjść, widzicie to. To w pewnej odległości, ze 100 metrów w odległości. Oni jakby nie słyszycie słów, tylko widzicie. Jakby... Ja mam karabin w gotowości w takim. Podniósł tą maczetę, spojrzał się na ciebie, takie puste trochę oczy, jakby stracił sens życia i jakby nie wie, co ze sobą ma zrobić. Podszedł do niego i jakby zamiast go uderzyć tą maczetą, kopnął go w bok nogi takim kopnięciem sztuk walki, które zresztą ćwiczył, i ten szwendarz tak się wyłożył na ziemię, jakby przewracając. Obszedł go, widzisz taki jakby determinację w jego oczach, tak jakby zacisnął zęby i zaczął wyładowywać swoją wściekłość. Zamiast użyć tej maczety, to po prostu kopię tego szwendarza, ale nie kopię go w głowę, co by to zakończyło, tylko go po prostu masakruje, nie? Jakby wyładowuje całą swoją złość, a na końcu zamiast uderzyć ostrzem maczety, to zaczyna walić w jego głowę tą końcówką, tak rozplaskując ją całkowicie aż do ziemi. Potem zaczyna łkać nad tym szwendaczem. Nie? Nie przeszkadzam mu, pozwalam mu ochłonąć, pilnując, żeby do tej sceny nie dołączył żaden inny szwendacz, jeżeli coś takiego miałoby się stać. Na końcu podchodzę do niego, kładę mu rękę na ramieniu i musimy odnaleźć się w tym świecie, musimy żyć i wiem, że stracisz jeszcze nie jedną bliską osobę. Podniósł się z kolan, podniósł tą maczetę, oddał ci ją. Zrobię wszystko, żeby cała reszta przeżyła. Biorę ją i mówię, wracamy. Krystyna, rzuć sobie na spostrzegawczość. Czyli widz plus scouting, tak. Dwa sukcesy, nieźle. Jakby częścią waszego takiego rytuału jest układanie rzeczy, tak? Tych, które macie, żeby nic się tam nie rozpięło w czasie podróży, czy coś, zaczynacie nabywać takie odruchy. I byłaś pewna, że w tych lekach, które znaleźliście na waszym wyjściu, że tak powiem, do szkoły, był Atarax. To jest taki lek przeciwhistaminowy i jest często jakby stosowany jako... też do celach złagodzenia lęku. Jesteś pewna, że miałaś przynajmniej jedną buteleczkę tego. I przypomniało ci się, że Merrick używał Ataraxu, żeby odurzać swoje ofiary. Okej. Okay. Zniknął ci Atarax, który zdobyliście wczoraj, kiedy byliście w szkole. Nie wiesz, czy go zgubiłaś, czy... Nic, tam widać, że po prostu przegrzebuje to w bardzo nerwowy sposób. Następnego dnia ruszyliście dalej. Minęło kilka dni podróży. Jechaliście przez jakiś czas samochodem, kiedy się dało, kiedy drogi były zablokowane, musieliście go porzucić. Całe wasze jedzenie poszło w międzyczasie, ale zaczynacie ten dzień na jedzeń. Czyli oddacie mi to jedzenie. Ile dni jechaliśmy? Trzy. Dobrze. Trzy dni podróży i jesteście bardzo blisko Atlanty. Atlanta jest przed... Przepraszam, Atlanty, Augusty. Daryl pożegnał się z wami ze względu na to, że on wcześniej kierował się do Atlanty. Znalazł motor, który udało mi się uruchomić i pożegnał was. Cześć, fajnie było was poznać. Powodzenia, trzymajcie się. Ciebie również. Palił motor, odjechał. Wkraczacie powoli takie jakby dalekie przedmieścia Augusty.
idąc drogą, widzicie naprzeciwko idącego takiego chłopaka ubranego. Taką. Jest Azjatą, ma czarne włosy i przeżyje trzęsłone. Zatrzymał się, patrząc na was po drugiej stronie, ale po chwili ruszył, machnął wam ręką. Nie ma przy sobie jakby widocznej broni, ma taki sportowy plecak. Hej! Jestem Glenn? To pytanie? Nie. Jestem Glenn. Lepiej Glenn. Liam. Cześć Liam. Chris, Emily i John. No i cała reszta. Spora grupa. Słuchajcie, nie idźcie w tamtą stronę. Jest, przynajmniej tam dalej w Augustie jest straszna horda. Więc ja się kieruję do Atlanty, ale chciałem przejść przez Augustę, ale chyba muszę znaleźć inną drogę. Koniecznie zmienimy kierunek, bo my potrzebujemy się tam dostać. Co wam mogę radzić? To uważajcie na siebie, bo... Zresztą zobaczycie sami, pewnie już za jakiejś odległości. Że ile ich tam było? Nie liczyłem, ale setki. Armia zrobiła blokadę na granicy miasta i to cała horda utknęła tam i się rozlała po całej okolicy. Glenn, a dokąd się wybierasz? Do Atlanty. Nawet się ubrałeś na podróż. Jestem... To moje rodzinne miasto. Nie wiem, czy to samo dotyczy Augusty, ale w Atlancie ogłoszono najwyższy stopień klęski żywiołowej, czy jak to tam się nazywa. Tak słyszałem. Dlatego ja zobaczę, co z moimi przyjaciółmi. My to samo robimy tutaj. Na te bezpieczne strefy? Nie byłem jeszcze zobaczyć, ale może pojadę później. Czy my idziemy w tą samą stronę? Nie, przeciw. Znaczy, on jakby idzie... Mijamy się. Tak, znaczy, wy idziecie w kierunku Augusta, on z powrotem, ale jakby odbijając w kierunku Atlanty. Ta droga idzie do Atlanty, nie? To tak obwodnica, możemy powiedzieć, nie? A wy wchodzicie do Augusty, nie? Ale my mieliśmy po drodze do Augusty zajść, odstawić dzieciaki. W to bezpieczne miejsce. Do bezpiecznej strefy? Tak. W takim razie przekazuję też, mówię, Glenn, wiesz co? Uważaj, bo te bezpieczne strefy mogą nie być bezpieczne. Byliśmy w jednej z nich i jest totalna masakra. Jest przejęta przez szwendaczy. Nie wiem, czy można liczyć na bezpieczne strefy. Okej. Okay. Będę uważał. Dzięki. I nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś tak wesoło zaczepiał każdą uzbrojoną grupę, którą spotykasz, dlatego... Ja nawet nie mam broni. Jakby nikomu nie robię zagrożenia. No właśnie. Prawda? Ale są tacy, którzy mają. Którzy mogą być zagrożeniem. Niektórzy jeżdżą na motocyklach. Okej. Tak. Uważaj na siebie. Będę uważał. Dzięki. Uważaj na ludzi właśnie na motocyklach. Gangi się kręcą w okolicy. Sami byliśmy świadkiem. Spoglądam na Williama, że takie gangi są, więc po prostu cię ostrzegam. Jak spotkasz jednego typa samotnego na motocyklu i będzie się nazywał Daryl, Tak? Mhm. No zdrów. Będę pamiętał. Dzięki, fajnie było was spotkać i w porządku jesteście. Ale już muszę iść. Dzięki, na razie. Cześć, Glenn. Ruszył sobie dalej tak jakby spokojnym krokiem wzdłuż drogi. Po tym jak zobaczyliśmy jeszcze tą strefę, która nie jest bezpieczna, a obiecywaliśmy właściwie kilka dni wcześniej tym dzieciakom i pewnie tym kobietom też, że tam odprowadzimy, to chciałem powiedzieć im i uspokoić, żeby się nie martwili i żeby poszli z nami, spróbuję może w kolejnym. W porządku. Dziękujemy. No dobra, tylko co teraz? Koło setkę? Może więcej? Czy my nie idziemy do Atlanty? Nie, ale w Augustie, on właśnie w Augustie to widział. Tam, gdzie są nasze domy. No musimy być czujni po drodze. A co mamy zrobić? Ruszacie dalej, zaczynacie widzieć pierwsze budynki jakieś. Ja też chciałem może zadeklarować wcześniej, bo tak przeskoczyły 3 dni, że przez te 3 dni też za każdym razem, kiedy tylko mijaliśmy na przykład jakby jakieś pojazdy wojskowe, blokady, posterunki, może ciała, to szukałem broni. Mogę sobie ewentualnie rzucić na to. Mhm. Dobrze, rzuć sobie raz survival. Sforce.
komplikacje. Znalazłeś strzelbę. Ale nie da mnie, net. Ale kwitnie. Sus. Strzela w drugą stronę, ale... A ja poproszę ten... rewolwer jeszcze. Nie no, ty karabin weź, bo on daje duży bonus do strzelania, a ja tak mam wysokie strzelanie, więc... Nie wiem, w sensie jak masz strzelbę, no to mogę go wziąć z powrotem, ale na pewno był taki moment, że Liam to... Ten, że chciałbym się z tobą zamienić na... Nice. O, to jest moja ulubiona strzelba. Wy macie wszystko... Że ten pistolet, który... No to nie, no to teraz już nie w takim razie, jeśli ty masz strzelbę, tak? No bo mamy rewolwer u chłopaków, no to tak, tak. Było, no David go z powrotem w czwórkę nie mieli. To masz strzelbę. Czy ktoś nie ma broni jeszcze? Nie, daj sobie. Widzicie, jakby idąc miastem, co jakiś czas pojawiają się szwendacze, ale bez problemu je likwidujecie. Założyliście przy jakby ulicy odpoczywającą parę ludzi. Starszy mężczyzna i taki chudawy mężczyzna w okularach, taka parka, stoją przy drodze, to oczywiście zabrudzenie, bo są w miarę czyste ten. I ten starszy mężczyzna ma takie jakby łupki przy nodze, obwiązane, łupki takie, wiesz, jakby miał złamaną albo uszkodzoną tą nogę, żeby się wesprzeć i jeszcze kulę z tego taką prowizoryczną zrobioną. Ten trochę młodszy, chociaż też jaki bardzo się dziwi, kuca przy nim i coś tam rozmawiają, nie? Kiedy zaczęliście się zbliżać, powiedział ten w okularach, patrzy na was, jest uzbrojeni po zęby. Nie mamy nic za bardzo, żeby... My nic nie chcemy. Po prostu chcemy przejść. A nie macie może jakichś leków? Bo ma chorą nogę i może chyba się... Co to znaczy chorą nogę? No, może sami zobaczycie. Zobaczyłaś nogę, bo jakby zahaczył o coś, o drut jakiś, może czy coś gdzieś chodząc, taki ten i infekcja mu się wdarła, już zaczyna śmierdzieć. Generalnie bez nawet rzutu wydaje ci się, że jedyne co teraz mu może pomóc to amputacja na tym etapie. Spojrzałaś się na to. Ta noga nie jest do odrapowania. Jak? Nie mam więcej, powiedział ten starszy pan, jakby zapierają. Mam tylko te dwie. Inaczej. Możemy pomóc. To raczej... Nie... Macie ten plecak medyczny, na pewno no. Jesteście w stanie przeprowadzić w tych warunkach nawet amputację waszym sprzętem. Przeżyć tę infekcję, to wyjdziesz z niej z jedną nogą. A jaką mam alternatywę? Śmierć albo amputację. Mój Boże. Wiem. A się przeżegnał. Spodziewałem się. Przestań zatrzymywać obcych ludzi. Zobacz, jakie rady nam dają. Wzruszył. Dziadek, co ci zrobię, no? Trzeba było na druty nie wchodzić. Ja pierdolę. Jak chcesz chodzić na dwóch nogach, to możesz poczekać, aż umrzesz. Wtedy wstaniesz na jednej i drugiej. A możecie mu pomóc? Znaczy, tak. Potraficie zrobić to, żeby przeżył to? Tak. Czyli na ciebie pytając, tak? No, ja też tak właśnie, tak? No tak. A zrobilibyście to? Masz cały czas ten sprzęt, nie? No. Znaczy, chłopak. Liczyć na nocleg i trochę jedzenia? Mhm. Mamy niedaleko takie coś, ala obozowisko. No to prowadź. Pomógł temu dziadkowi, zaczęli iść. Prowadząc was do jednego z takich domów bardziej odosobnionych. Są takie trochę przedmieścia z dużymi odległościami między domami. Jest takie białe płotki i tak dalej. Dlatego nie ma tu też dużo szwendaczy, bo też małe zaludnienie było. W jednym z takich domów, który też jest jakoś powzmacniany, oni się zatrzymywali i pewnie szukali jakichś lekarstw dla dziadka. Weszli do środka, wprowadzając go. Takie mieszkanko w miarę urządzone. Jest ogródek, w którym widać, że jakieś rosną rośliny. No siadajcie. Chyba się nie przedstawiliśmy, powiedział ten dziadek, syczą trochę z bólu, jak oparł na chwilę się na nodze. Jestem Matthew, a ja jestem Adrian, powiedział ten chudy. No i wymieniam po kolei imię. Wszyscy się, tak jakby cała ekipa już macie w miarę opanowane. Wszyscy się zaczęli rozkładać, przygotowywać, żeby tutaj zrobić jakiś krótszy odpoczynek w tym domu. Kiedy oni jeszcze wchodzili do środka, ty miałeś jakieś takie przeczucie, rzuć sobie na scouting. Z zwiadem? Tak. Jeden. Zauważyłaś jakieś może 30 metrów od domu przewrócony
przewrócony jakby słup telegraficzny, który spadł na pobliski samochód i przygniótł taką może 9-letnią dziewczynkę, która aktualnie jest szwendaczem i leży tak jakby wyciągając ręce w twoim kierunku jakby przygnieciona tym słupem. A to rzucam jako na niebezpieczeństwo. Nie, to rzucałaś na zauważenie jakby po prostu. Tak, czekam troszkę, żeby się oddalić. Nie, że wszyscy widzą, że odchodzę. O mój Boże! Dziewczynka ma na sobie taką torebeczkę przewieszoną, jakby to widzisz ją, na tym, wybrudzoną. Ma jeszcze mały plecak, z którego widzisz, że wystaje taka racja żywnościowa MRI, taka częściowo obiedzona i ten, i tak w swoim kierunku ciąga tą rękę. To oddalam się, tak, żeby nie było, że to jest jakieś widowisko. Raczej chcę sama powalczyć, bo to nie są łatwe rzeczy. I chcę szybko skończyć. Możesz to zrobić bez rzutu automatycznie, ponieważ ona jest uwięziona, więc nie może ci nic zrobić. Zakończyłaś jej mękę. Masz przez to jedną rację jedzenia rzeczego i tą torbeczkę. Nie wiem, czy jesteś na to gotowa. Możesz dać komuś innemu do przeczytania. Wracasz do nich, jakby, czy to na zewnątrz przychodzą. Na chwilę Stina się od was oddaliła, potem wróciła z dziecięcą torebką i notatnikiem jakimś. Usiadła i przegląda rysunki. Nie wiem, czy to chcesz. Dziś jest piękny dzień. Rysowałam z tatą na podwórku. Tata nauczył mnie, jak zrobić warkoczyki. Tata mówi, że jestem jego małą księżniczką i że zawsze mnie ochroni. 21 sierpnia. Tata dziś obiecał, że w przyszłym tygodniu pójdziemy do zoo. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć małpy i słonie. Tata mówi, że słonie są silne, jak on. Chciałabym być silna jak tata. 28 sierpnia. Tata się dziś źle czuje. Nie idziemy do zoo. Smutno mi. Tata mówi, że musimy zostać w domu i że to tylko na chwilę. Mama mówi, żeby nie martwić się i że wszystko będzie dobrze, bo mamy dużo zapasów. 29 sierpnia. Tata wciąż leży w łóżku. Mama mówi, że musimy się chować w piwnicy. Mówi, że to gra w chowanego i że musimy być cicho. 30 sierpnia. Tata do nas nie przychodzi, a mama mówi, że to nic takiego. 2 września. Mama wciąż śpi i nie chce się budzić. Tata też nie wrócił. Zostawiła mi drzwi uchylone, jak ona zawsze mówiła, żeby było świeże powietrze. Idę szukać taty. Chcę, żebyśmy znowu wszyscy byli razem i żeby mama przestała być smutna. Tata na pewno wie, jak wszystko naprawić. Wracam. Zaraz. Nicole Anderson. August. Napadła cisza, tylko ten dziadek Andersonowy z nami. Oni mieszkali niedaleko. Opuścił tę głowę też. Kierować. To Andersonów? Nie. Musimy zrobić coś z tą nową. To już jesteś, to było przy jego domu. W środka, nie? Okej. Okay. Weszliście do środka. I co, rozpoczynacie procedurę amputacji? Tak. Ja odprowadzam dzieciaki, te kobiety i tak dalej. Nie robicie to, nie wiem, w kuchni. No tak. Najbardziej sterylnym, po prostu możliwym pomieszczeniem. 2. Amputacja się udała, zabandażowaliście mu tą nogę i przeżyje to, myślicie? Jeżeli będzie miał spokój i jakby zaaplikowaliście leki. W zamian dostaliście posiłek tutaj sporządzony z lokalnych rzeczy, które oni mieli swoich zapasów jakichś, więc na dzisiejszy dzień nie potrzebujecie jedzenia. Jest mniej więcej połowa dnia, więc jeszcze jest dosyć wcześnie. Możecie albo tu zostać, albo ruszyć dalej. Nie? To jeszcze chcę wygadać w tej czasie. Wiecie coś o najbliższej strefie, jak się nazywa?
W bezpiecznej strefie? Tak, słyszeliśmy, że najbliższa od Augusty jest Thompson, ale nie poszliśmy, bo noga. Zostańcie tutaj. Trzymajcie kciuki, że kiedyś nastąpią lepsze czasy. Powodzenia. Powinniśmy ruszyć. Czy tutaj u nich było w miarę bezpiecznie, tak jak to oceniliśmy, jeśli chodzi o to? No, w miarę tak. Znaczy tutaj już nie ma dużo szwendaczy na tych przedmieściach, więc jakby chyba to ich bardziej ratuje. Mają taki nieduży płotek w koło posesji, który zatrzyma szwendacza może na 2 minuty. Aha. Ale dom jest solidny w miarę, więc jakby... Ja w sumie o tym kompletnie, ale takie sytuacje, że mogę gdzieś czegoś poszukać, to chciałabym szukać też jakiejś formy komunikacji między sobą, czyli walkie-talkie, coś na baterię. No rzucę raz przez te parę dni na... Scouting czy survival? Survival. Czy my w sumie nie moglibyśmy u nich zostawić tych dzieciaków babę? Był mój pomysł tylko, że ostatnio skończyłem się, jak to skończył. Sukces. Okay. Ale mimo wszystko wychodzę z tym pomysłem do was. No ale one nie będą z nami szły chyba zawsze. Czy tak? Masz się to... parę, nie? Więc jakby możecie rzucać ktoś jeszcze. Okay. Jeśli to, co mówił ten Glenn, to prawda, to... Co mi dajesz? Łuki takie drugie. Jeśli to, co mówił ten Glenn, to prawda, to kawałek dalej będzie bardzo niebezpiecznie. Nie ma sensu iść ze wszystkimi. Rzucę sobie Wits plus... Idąc pustymi ulicami, spotykając szwendacza raz na dzień, albo w każdym razie pojedyncze przypadki. Cały czas ci nie daje spokoju ten notatnik i jakby ten rysunek z numerem 22 i z adresem i to, że w tekście było napisane, że mamy dużo zapasów. Tak czy siak możemy podejść do Andersów. Jestem za. Zapasy. To się jestem za, ale bym zostawiła wszystkich oprócz Williama i Dawida. No na pewno... Żebyśmy poszli w czwórkę. Dzieciaczki są tam po prostu... bezbronne. Musi być wspólna decyzja tym razem. Ja jestem za. Ja też. O ile oczywiście Matthew i ten się zgodzą. Ja też. Wszyscy patrzą na domu. Nie wiem, dla mnie zostawianie tutaj kogokolwiek to jest wyrok śmierci. Ale nawet możemy po nich wrócić, o to chodzi. Ale jeśli pójdą z nami, to też igrają sobie. Przecież on mówił o setkach. No tak. Wyobrażasz sobie Tylera uciekającego przez setkę tych dziwadeł? No tak, tylko czy my musimy przebijać się przez tą setkę? Ale nie zobacz, wiem, wiadomo, nawet to, jeżeli że... nie... to będzie musiał się skradać. Jak wytłumaczysz małemu 8-7-latkowi, że ma się skradać i od tego zależy życie nie tylko jego, tylko 15? Ale ty mi nie musisz tego tłumaczyć, jakby ja to rozumiem. Po prostu się zastanawiam, czy to jest najlepsza opcja. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby pójść naszą szóstkę. Nie wszyscy. Prawie wszyscy. Chodźmy najpierw tam do tego domu zobaczyć. Kiedyś oglądałaś program naukowy na temat sieci burzowej w Augustie. Odprowadzania wody burzowej. I jakby przypominasz sobie, jakby cały czas twoja głowa krążyła wokół tego tematu, że jest po drodze ta horda i przez którą jakby będzie ciężko przejść, ale pamiętasz, że taki fakt ci zapadł w głowie, że bardzo blisko waszego domu przechodzi kanał burzowy, który ciągnie się aż do samej sawana i jakby może to byłaby alternatywa, żeby obejść tą hordę, czyli przejść do rzeki i wejść kanałem burzowym pod hordą. Do naszego domu. Blisko waszego domu, no jedną może ulicę dalej. Albo Adrian, któryś z was mówił, że wie, gdzie mieszkali Andersi, znaliście ich? Tak, znaliśmy. Gdzie oni mieszkali? 22 to są 4 domy stąd. Okej, idziemy tam. Czwórkę? No, czwórkę. Dzieciaki i reszta zostaną u was na chwilę, dobra? Dobrze. To jak wychodzimy, to właśnie, słuchajcie, wydaje mi się, że znam jakiś sposób, żeby ominąć tę hordę i pojawić się niedaleko naszego domu, tymi kanałami burzowymi. Nie wiem, na ile one są drożne i nie wiem, na ile tylko był program o tym, ale to jest zawsze jakaś szansa. Daję mu swoje walkie-talkie, które dostałem od Christine. Mówię, coś się będzie działo, to... Daj znać. Okej, będę miał tutaj pierwsze nad nimi.
Masz pistolet, nie? Dawid. Ale nie potrzebuję. Przyszliście do tego domu. Odnaleźliście go, jakby drzwi są uchylone. Nie spotkaliście nawet żadnych szwendaczy, chyba ta zapora wstawiona przez wojsko je utrzymuje. Oczywiście w pełnej gotowości weszliście do środka. Dom jest pusty, pełny zdjęć rodzinki. Ja od razu idę tam, gdzie domyślam się, że będzie ojciec. Zauważyłaś, że jest łóżko, przy którym prawdopodobnie ojciec kiedyś leżał, ale musiał się jakby wyrwać ten szwendacz już jako zmieniony, mhm. I go nie ma, jakby to miejsce jest puste i dom jest cały pusty, widzicie... Tabletki też nie ma? Nie, widzicie jakby rozsypane tabletki usypiające, znaczy na sen gdzieś tutaj, więc podejrzewacie, jak to się musiało rozegrać, dlaczego mama cały czas spała i dlaczego dziewczynka wyszła szukać tatę. Widzicie pancerne, tak jakby takie ciężkie drzwi do piwnicy, zabezpieczone kodem, więc możesz albo próbować kod, albo próbować po prostu techu, żeby je otworzyć. A w tym... No właśnie. Albo znaleźć gdzieś... To jest alfanumeryczna klawiatura, więc można być słowo. Ale wiadomo, ile cyfr można? Czy tam? Nie? Wiadomo, ile cyfr można wpisać? Nie wiadomo. Ja nie powiedział właśnie, że to może być słowo, nie? Może być cyfra, może być słowo. Ja spróbuję gdzieś po chacie poszukać, kiedy dziewczynka miała urodziny. Okay. Czy jakieś dokumenty albo coś takiego. Tak jest. Rzuć se na skałę. Fuck. Weź ty proszę. Okej, okay, dobrze będzie. No, ale no, ja nie mam nic. Widzisz, że do czegoś się przydaje? Masz piętnastki? Co? Piętnastki. Scouting, tak? Mhm. Jeden. No okej, okay. Znaleźliście jej akt urodzenia. Dobra, to ja próbuję wpisać kod, jakby jej urodzin. Datę urodzin? No. Okej. Okay. Pisałaś datę urodzin i przeskoczyła. Weszło dużo? Mhm. Nice. Otwieracie wejście do środka i widzicie półki zastawione jedzeniem. Przygotowane jakby rodzina prepersów, nie? Albo ojciec, albo matka byli takimi schizowymi pepersami, więc jakby możecie załadować do pełna jedzenia, nawet nie będę wam wydawał kart, bo to... Leki? Słucham? Jak są, powinny być też leki. Też są leki, tak. Także uzupełniliście swoje, możecie mieć dodatkową apteczkę nawet, jakby, która to będzie reprezentowała. Może tego nie ruszać, tylko pomyśleć o tym miejscu. Tylko ile tam osób się zmieści? To jest zazwyczaj na jedną rodzinę, Max. W środku, na dole na pewno zmieści się mało, ale jakby jeżeli by mieli mieszkać w całym domu, albo... Bo to pewnie więcej. Ja bym chciał... Możemy już to też, nie musimy tego całego roleplayować, ale możemy ewentualnie ustalić to, żeby zabarykadować ten dom porządnie, podać kod tej reszcie ekipy, która zostaje. Takie dwie rzeczy. I powiedzieć im, żeby mieszkali w tym domu, oszczędzali zapasy, jedli oszczędnie, a w razie niebezpieczeństwa schowali się na dół. Zamknęli się kodem, mhm. I postaramy się poszukać pomocy i ewentualnie po nich kiedyś wrócić, jeżeli się uda. Wszyscy są zmęczeni podróżą i jakby takie miejsce wysoce obronne przekonuje ich do tego, żeby zostać. Jeśli któryś z was, że tak powiem wygadane, chce wykonać test na manipulację, to... Ja mogę. No, to możesz spokojnie ich przekonać do tego. Proszę. Tak, wszyscy uznali, że to jest dobry pomysł, żeby tu dostać. Tak zrobią, no, jakby jest jedzenie, jest stacja uzdatniania wody, jest jakby dom przygotowany, jeżeli lepiej przygotowanego nie będzie na te czasy, jest agregat, także... My też czegoś takiego szukamy tak naprawdę. No bo nie strefy, tak pytamy się o te strefy, ale prawda jest taka, że nie wejdziemy, jeżeli tak jest, jak napisali w tym druku, nie zobaczymy. W każdym razie musimy odnaleźć rodzinę, a wtedy... Dobra, podaliśmy im ten kod, przekonali się i oni tam przyjdą, czy musimy ich przyprowadzić? No, ja bym został tu jeden dzień, przygotował to... Żeby rano ruszyć? Tak, żeby ruszyć z samego rana i tak już... A dzisiaj cały wieczór poświęcić na to, żeby zabarykadować ten dom, przygotować na przykład przy bramce jakieś wejście, zabarykadować, żeby może znaleźć, nie wiem... Da się zrobić jakieś... Nie, dobra, już miałem jakieś zmiany, ale nie zrobimy w jeden dzień takie pale, żeby po prostu się nadziewało i się stało w tym. Myślę, że nie, ale tak, no po prostu zbarykadować to. Tak, dorzucić zamki do drzwi, jakieś, wiesz,
zasuwy i tak dalej, zabić okna, czy coś takiego, tak. To by się dało w miarę szybko zrobić, myślę, na parterze, nie? Możecie, jakby, ty masz wysoko tech, więc możesz wykonać ten rzut i pomóc im, a nawet jeżeli coś nie zdążycie, to im powiedzieć, jak to zrobić. To ja, no wszyscy pomagamy, więc sobie dla nas możesz dodać, no nie? Rzucam taką ilością jeszcze, znaczy no rzucam, jak miałem czerwone. Dwa. Trzy. Bez problemu. Jakby zabezpieczyliście ten dom naprawdę świetnie. Wytrzyma napór dużej ilości szwendaczy, czy nawet atak czyjś, jakby bez problemu. Jeszcze chciałbym im zostawić jeden pistolet, na wszelki wypadek. Wytłumaczyć, że on nie jest na szwendaczy, tylko on jest na tych, którzy chcieliby ją odebrać kryjówek. Albo... nie można. Dziękujemy, nie wiem jak... Znaczy dziadek jest... out, że tak powiem, bo jest nieprzytomny po zabiegu, ale ten Adrian, nie wiem jak w zasadzie wam dziękować, jakby jesteśmy zupełnie sobie obcy, a tam pomogliście i... Zadbajcie o dzieciaki. Powiem szczerze, jak się pojawiliście, to myślałem, czy was, nie wiem, nie okraść, czy coś. Aha. Ale... coś ciekawe wyznanie na koniec. Wiem. Zwłaszcza... ale jesteście... okazaliście mi, jakby nam taką pomoc, że musiałem wam to powiedzieć, jakby są ciężkie czasy, a... doceniam twoją szczerość. Jakby zatkało mnie. Widział. No jest taki, wiesz, wychudzony, nie wiecie, jakby miał wam cokolwiek właśnie zrobić. Nie jest ani silny, ani ten może... Podchodzę do Davida, mówię, daj rewolwer. Podchodzę do tego chłopaka i mówię, w tym świecie pełnym potworów postarajmy się zostać ludźmi tak długo, jak możemy. I daję mu tą spluwę i mówię, powodzenia. Dzięki. Nocleg. Rzuć sobie na scouting z ukrycie niebezpieczeństwa. 3. Coś cię obudziło, jakby otworzyłaś oczy takim bardziej przeczuciem niż faktycznym hałasem. Jest bardzo cicho, nie? Na zewnątrz tylko taki lekki wiatr. Nie wiesz, kto miał być na straży, ale jakby nikt nie chodzi po pomieszczeniu. W tym momencie zauważyłaś, jakby ktoś zbliżał twoją rękę do twojej twarzy z taką gazą, żeby cię chwycić. Tak, oczywiście, dlatego rzuciłaś na scouting, jesteś w stanie. Rzuć sobie na walkę wręcz. O Boże. Czy ja muszę się wydrzeć? Czy zdążę? Nie wiem, czy zdążę. 1. Chcesz puszować? Puszuj. Implikacja i bez sukcesu większego? Tak. Ale podpuściłeś. Miał jakiegoś typka, albo... Chciałaś krzyknąć, w tym momencie ktoś przyłożył ci do twarzy gazę nasączoną jakimś środkiem chemicznym. Ciekawe. I zamiast krzyknąć, jakby... wzięłaś oddech tym, żeby krzyknąć i poczułaś, jak odpływasz, jakby tracisz świadomość i zanim ci powiem, co widzisz, jedna z was może rzucić sobie na scouting, czy się obudzi, nie. Bo normalnie się rzuca tylko jeden, więc jedna z was może... To ma scouting. To ma dobre rzuty. Ja mam dwa. To jest jeden scout, który... Macie wszyscy dwa? Też? Dobra, rzucam. Ha! Jeden. Nice. Zobaczyłaś tak, jakby odpływasz jakby ten i widzisz nad sobą pastor. Konie, już zawsze ci konie. Pastor Sylwii i ten szept jakby cię obudził. Koniec, odwracasz się i widzisz jakby taką lekko jakby próbującą coś zrobić Christinę, jakby podnoszącą rękę, a nad nią klęczy Sylwii i jakby trzyma jej na przej twarzy chloroform, tak? Jakby usypiając ją. To ja chcę do niej podejść i uderzyć ją tak w głowę. Sylwię? Nie, tą babę. No Sylwii. Sylwii. It's confusing, you know. Sylwii, no. Wykonaj atak. Masz plus jeden, bo to jest jako broń improwizowana, nie? Kolba pistoletu, także... Jeden, okej. Okay. Chcesz puszować? Znaczy, bo im wyżej więcej masz sukcesów, tym lepszy będzie efekt, nie? Puszczę. Dwa. Dwa, okej. Okay. Podniosłaś się bardzo cicho, podeszłaś te kilka kroków, ona w ostatniej chwili odwróciła głowę i uderzyła się tak, że przeturlała się i że krew pociekła jej po głowie. Kozy krzyczy, chłopaki, wstawajcie! Zaczął się ruch, ona sięgnęła po pistolet i wyciągnęła w swoim kierunku, ale
To już zaczynamy nową rundę, nie? Bo ona zużyła akcję na atakowanie ciebie, ty zużyłaś akcję na uderzenie jej. Czy ona ma kogoś na... Wyrzuć sobie na swoje schon. A skąd ona ma pistolet? Bardzo prawdopodobnie, że kogoś z was. No tak, zabrała po prostu. Jakieś plusy czy coś, jak ona krzyknęła? Emily krzyknęła, chłopaki. Tak, rzućcie plus dwie kostki na sytuację, no. Ja mam jeden. Spoko? Wiem, że obudź. Widać. Ja też jeden. Też się obudzę. Okej. Generalnie większość ludzi, tylko chodzi, że wy będziecie w stanie reagować, nie? Bo wszystkich obudzi krzyk. Tak. Tylko wy po prostu nie. Na tyle się... na ciebie nie. A Sylwia. Ale... Dobra, nieważne, bo się... Okay. Nic nie mówię. Wyśpisz. A kto miał wartę? Wiemy to? David miał wartę. No tak, no jak. No ale się boję, że to... Ona strzela do ciebie. Kto coś robi. Innego. No jeśli... Ja coś mogę zrobić? Jeśli nie. Będę w stanie... Możesz tutaj... zadeklarować. No oczywiście, co zrobisz, tak. To chcę uniknąć i jakoś tak, nie wiem, wypić jej ten pistolet z ręki. To jest dwie różne... To jest... Możesz użyć jakby... Możesz użyć albo melee, albo ranged w tym bezpośrednim tym i rzucić i wtedy jak przybijesz jej sukcesy, to... Dobra, to ranged i chcę strzelić jej po prostu... Albo nie strzelić, nie, bo nie chcę hałasować. Chcę uderzyć jej w rękę, żeby wypadł jej pistolet. Okej, to użyjesz melee i kolby pistoletu, tak? Nie, a ranged to był. No, bo jeżeli ranged, to musisz strzelić, nie? Dobra, nie, no to melee. Bo nie chcę hałasować. Dobrze. A pozostali? Czy my będziemy w stanie strzelić, jakbyśmy chcieli? W tej rundzie już? No, tak, znaczy, ja bym nie chciał strzelać, jeżeli... A my śpimy w ogóle w tym samym pomieszczeniu, w drugim pokoju? Nie, w tym samym pomieszczeniu, wszyscy w salonie spali się. No to ja prawdopodobnie mam i pistolet, i swój maczetę pod ręką. I jeżeli tylko się obudzę i mogę, no to też będę atakował. No obudziliście się, czy nie? Wręcz, na pewno nie będę strzelał. Okej, okay, a jeśli ona strzeli i... zrobi krzywdę dziewczynom, to ja strzelam. Dobra, czyli wstrzymujesz na razie akcję, tylko patrz co się... Okej, okay, tak. Dobra. Pistolet wypali. Nie wiem co się wydarzyło, bo jeszcze czekam na twój rzut. Dwa. Rzuciłaś dwa sukcesy, a powiedzcie mi pistolet tyle damage'a, chyba jeden zadaje. Ja miałem... Nie, wszyscy mają takie dwa. Same. Wszystkie to pistolety dwa. W ogóle zabierałem dwa. To rzuć sobie dwoma kostkami, powiedz mi, która jest pierwsza, która druga, zanim rzucisz. Albo rzuć po prostu pierwszą, a potem drugą, no. Dwa i trzy. To będzie żyła, myślę. Aha. Czyli była opcja, że umrę. Była. Przecież na krytyk właśnie. A dlaczego to są dwa obrażenia za każdy sukces? Nie, nie. Dwa obrażenia są bazowo, a jeżeli przekroczy, to dostaje jeszcze jeden. Podbiegłaś, chwyciła się za broń, żeby jej wyrwać albo ten, a ona w tym momencie wypaliła, jakby, ale już taką odciągniętą bronią i usłyszałaś straszny huk tutaj w uchu, a wy widzicie, jakby to jej ucho tak odszyła ucho. Co? więc jakby wystrzeliło, w środku zahuczało głosem, no ona strzeliła, więc nie wiem co robisz, czy strzela znajdzie, no, to zależy, jak mam linię strzału, to tak, a jak... Masz trzy obrażenia i jesteś broken, nie? Jak stoiłem w kontakcie, jak ona upadła na ziemię na przykład, no to już spoko. No ale jak... tak, osuwa się, ale jeszcze nie upadła. No, na zasadzie... Broken czy... Jesteś broken. No to nie, no to w takim razie biegnę, znaczy będę biegł, bo nie wiem kto tam będzie pierwszy, będę biegł i próbuję w nią wejść ramieniem jakbym... Dobra. Nie pamiętam jak się nazywa ten ruch, ale tak. Tak. Rzuć na atak w takim razie w mele. A ty co robisz? A John? Ja też deklarowałem, że będę atakował. Też atakujesz. Bo ja na pewno nie zaryzykowałbym strzelania w nocy w jakiejś... Tam ona strzegła. Nieważne, ale ja bym... Myślę, że ważne. Jeden sukces. No ona się nie broni, bo strzelała, walczy jakby walczyła z nią, więc trafiłeś, schwyciłeś ją. Ja bym chciał przewrócić, rozbroić. Tak, uderzyłeś, a co, jak ty chcesz, ją uderzyć jeszcze, czy bo on ją schwycił i zszedł z nią do parteru? Ja z racji tego, że nie chciałem strzelać, żeby nie trafić może któreś z dziewczyn w szamotaninie, to łapię za miecz i jak on ją trzyma, to po prostu łapię ją za włosy i podnoszę jej gardło. Okej, okay, rzuć na to. Masz chyba plusy za nóż, nie? A tak, za maczetę. No nie wiem jak
zareagować. Nie wiem, jak zareagować, bo nie chcę się, wiesz, z tobą przepychać czy coś takiego, ale jak to, no słyszysz mnie, który mówi, ale czekaj, czekaj, czekaj. O, no to właśnie, no... Nie, no to oni się turlają, chciałeś to zrobić, ale jakby nie miałeś dojścia i jakby próbowałeś to zrobić, nie złapałeś, nie? Jakby nie chwyciłeś, bo on otrzymał, ona się wyrywa, nie? Jakby takie wyżganie, nie chciałeś jego też trafić. Tak. Ta tura minęła, pozostali dopiero w następnym reagować. Teraz jest nowa tura i wasze deklaracje. Ty niestety nie możesz już nic zrobić, bo... Masz straszny ból, huczy ci w uszach, więc jesteś wyłączona, możesz sobie przybić piątki, tak głowy. Jesteście wyłączone. Ty ją trzymasz jakby w chwycie, tak. A ona trzyma pistolet jakby tak do dołu, nie podeszłem, więc może nim... Nie, bo nie trafił. Więc może ona będzie deklarowała, że strzeli do ciebie po prostu w tym spróbuje strzelić do ciebie w tym uścisku, ale będziecie mieć rzut kontestowy, nie? Aha, no dobrze. Twoja deklaracja? Tak, wręcz. Dobra. To najpierw rozliczymy wasz kontestowy, bo to jest w tym samym momencie. Ja próbuję powstrzymać i jednocześnie podduszać jakby, nie? Żeby ją obezwładnić. Dobrze. Aha. Dodajesz. Na co rzucam? Na moment. Tak, rozkoma. Zero. Więc sobie spróbuję sobie. Dobrze. Nie. Jeden. Chwyciłeś ten pistolet z bronią jedną ręką, zablokując jej zamek, a drugą ręką, że nie wystrzeliła, jakby czujesz, że próbowała, ale nie wystrzelił. Drugą ręką ją dusisz, ale jakby próbuje się uwolnić, więc teraz jest niechomiona twój atak. Ja zaatakuję ją teraz tak nieśmiertelnie, po prostu w głowę rękojeścią. Obuchowe. Jeden. Uderzyłeś ją obuchem i tak jakby odpłynęła. Odkopuję tę broń w takim razie od razu i od razu patrzę, co to za broń. To jest broń Davida, który był na tym, na straży w tym momencie. Ale nie wstał. To zrzucam ją z siebie i szukam go w takim razie. Znalazłeś Davida, leży przy wejściu tam, gdzie stał na warcie. No to podchodzę, łapię go za wsiarz i patrzę, czy... David, halo? No patrzę, czy żyje. Znaczy, nie ma jakby od niego żadnej reakcji. Okej, sprawdzam puls. Nie ma. David, no błagam, obudź się. Dobra, drę się w takim razie. Dziewczyny. Kurwa, dziewczyny. Ja jestem na chloroformie. My jesteśmy nieprzytomne obydwie. Ona jest jakby... Szok. Po strzale tym ma szok pourazowy, więc jakby nie jest w stanie nic zrobić. A ona jest uśpiona jakby... No pewnie da się ją ocucić. Bardzo możliwe po chloroformie w miarę, ale... Ja w tym czasie wiążę tą pastorkę. Jakby związuję ją tak jak tylko mogę, mocno i nie wiem, wyciągam sobie pasek ze spodni, powiedzmy, i tam wiążę jej mocno. Ja ci mogę. Ten Adrian, pomóż swoim przyjaciołom, zaczął ją wiązać. I pierwsze co to sprawdzam, co z Emily. Emily nie ma ucha, krwawi tutaj, jakby jest totalnym takim zamroczeniem. No to ściągam koszulę, przyciskam jej do ucha, biorę jej rękę i tak przykładam jej i mówię, dociskaj to. Odzyskujesz przytomność, nie? Bo dostałaś, jakby krótko miałeś przyłożony ten chloroform, no. Ale jakby przez to chciałaś krzyknąć, więc się sztachnęłaś się mocno, więc się na chwilę zamroczyło, zcięło, nie? Ale po chwili usłyszałaś ten krzyk Liema, który ci tak wybudził, nie? Z tego zamroczenia. Ja szukam śladu na nim, w sensie, czy leci mu krew, czy jest miejsce po noży, po strzale, po strzale raczej nie, bo byśmy się obudzili, no ale wiesz, w sensie, no co mi k***wa zabiło brata, w dużym skrócie szukam. Bo jeśli tego nie ma, jest jakieś miejsce uderzenia? Czy... Wiesz co, jest miejsce po zastrzyku. Okej. Okay. No dobrze, on nie ma pulsu. Dobiegam do siebie i się pytam coś, co się stało. Masz osobę z wiedzą medyczną, no osoby nawet. Więc... Nie ma pulsu, więc no dobra, to jest chyba podstawa. Ale więc to go... do mnie, ja tam nie ma. Ja wiem, spoko, ale patrzę na to i nic nie widzę, w związku z tym nie ma pulsu i kładę go i zaczynam pompować w takim razie. Okej. To ja w takim razie dobiegając na dół, zbiegając po schodach, widzę, że ty robisz resuscytację i biegnę po ten zestaw, bo tam jest chyba defibrylator. To biegnę po ten plecak, łapię go... Dlatego jest taki ciężki.
łapię go w biegu i zbiegam na dół, już po drodze go rozpinając, przegrzebuję, znajduję takie pudełeczko. Przetrwanie, jak się tym zajmujesz. A ty jakby odsiadłaś się, widzisz, że twoja siostra z strzelonym uchem trzyma się taką tą koszulę. Pokaż to. Nie mam ucha. Nie mam ucha! Dobra, szukam w ogóle czegoś, żeby móc ich ten, wiesz, zatamować. Zatamować. No masz apteczkę, nie? Więc jakby bez problemu. Rzuć nam medycynę z dobrą zawartą. Dwa. Tak, bez problemu. Możesz wyleczyć sobie dwa punkty obrażeń i nie jesteś już zumana. Dwa aż? Więc tak. Co się stało? Co tu się dzieje? Sylwii widziałam. Ucha. Ona chyba jest oszołomiona od strzału też, nie? Jakby. Ja nie słyszę w ogóle, co ona mówi do mnie. Aha, to, Jezus, na to ucho. A na drugie słyszę. Dobra, na klepę, jak, jeżeli słyszę szamotanie na dole? No słyszałaś jakieś tam krzyki. Czy wszystko z Dyfidem w porządku? Dziecko jedno tam, dziecięcy głos. Tak, czyli nie wiem, kiedy zbiegłaś po chwili na dół, kiedy ty już rozłożyłeś sprzęt, defibrator. Tu widzisz taką scenę, jak Liam robi sztuczne oddychanie czy masaż serca swojemu bratu, a Johnny rozkłada sprzęt do... Mogę pomóc. Tak. Myślę, że nawet możesz przejąć od niego, bo twoja wiedza medyczna jest większa niż jego. Nie mam zamiaru wyrywać. Czy wiesz, jakby teoretycznie, mimo że wiedza medyczna jest niska, to w wojsku... To jest wojskowość. To jest wojskowo, to robiłem takie rzeczy, no tak, jakby już tak. Mechanicznie to... To jest urządzenie, które wszystko ci mówi, nie? Masz... Tak. Ja tak, tam są 3 gliki. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale dlatego jest przy tym sprzęcie plus 3? Plus 3? Jeżeli on mi daje, to daje. Jeżeli nie, to nie wyrywam. Daj. Umiejętności to są umiejętności, tak? Rzucacie na umiejętność medycyna plus empatia, tak. Plus 3, więc... To jakby kłócam i pytam, macie jeden stres na całą sytuację, jakby. No możecie sobie doliczać, jeżeli poszukowaliście, to doliczycie sobie jeden do tego, co macie. 3. Po mniej więcej 10 minutach akcji ratunkowej udało wam się, znaczy twój masaż serca podtrzymywał funkcje życiowe, tak, jakby te, które mają, ale mniej więcej 10 minut zajęło wam przywrócenie akcji serca, żeby samoczynnie działało. I teraz wiecie, że jakby oddycha, tak, bardzo płytko, bardzo słabo, ale oddycha. Ja siadam pod ścianą wykończony. Co tu się dzieje? Ja... wracam na górę po spluwę i idę na zewnątrz, upewnić się, że ten wystrzał nie spowodował, że ktoś go usłyszał i chciałby się skradać lub nas zaatakować, albo nie ściągnie to kogoś, albo nie ściągnie szwendaczy, więc jakby na chwilę wchodzę, upewnić się, że wszystko w okolicy jest okej. To musz mi go na łóżko, do salonu. Oczywiście informuję was o tym, że idę na rekonesans. Biorę go na ręce i zanoszę tam, gdzie tam przeszykujesz miejsce. Odstawiam go, wstaję i patrzę na tę Sylwię całą. Czy ona... Ja nawet nie zanotowałem jako gracz, co się z nią stało. Znaczy, no rozwiązaliśmy, ale nie wiem, czy ona jest przytomna. Jest przytomna. Bo nie, jest nieprzytomna. Tak? Ogłuszył ją dom. Okej, to w takim razie chcę podejść do niej i po prostu dać jej w mordę. No. Ty chciałeś? Nie, no dobra, spoko. A to na zasadzie, żeby ją osucić? Tak, ale może zaboleć. Walnęła się i tak jakby po chwili otworzyła oczy. Czy tu są dzieci w tym pomieszczeniu, tak. Co jesteśmy? No tak, wszyscy jesteśmy. No. Nie, to te matki zabrały dzieci. No dobra, zróbmy to na boku, nie? Bo ja nie ręczę za siebie. Wzięłam ją za włosy, tak żeby ten, i podniosłam ją po prostu, żeby, wiesz, sprowokować, żeby w ogóle budziła się, otworzyła oczy. Opatrzyła się na ciebie. Możecie mnie odesłać do Boga. Nie boję się śmierci. Ja jestem jego narzędziem. Jesteś chora psychicznie. W tym momencie jakby taki klik było, jak czytałaś ten list kończy i dokumentację Amerika, że w jakimś tam notatce na dole było przypuszczenie, że miał wspólnika. Teraz do ciebie to dotarło. Jakby tak właśnie oczy ci się rozwarły i... Ty k***o! Zaśmiała się na głos. Pociągnąłem jeszcze bardziej za te włosy do tyłu. Tak, to ja wpuściłam. Ja go wpuściłam! A wy wszystko wierzyliście. Jesteście naiwni jak dzieci.
Zastrzeliła się. Chciałaś ją ogłuszyć? Czy... Uciszyć? A, uciszyć. Nie chcę jej zabić, ale chcę ją uciszyć, żeby zabolało. Uderzyła się, jakby kolejna tam szama krwi pojawiła się na jej twarzy. Krew jej cieknie z rozbitych warg, a on taki łatwy do manipulowania. Co ci tylko myślę o jednym? Jak zwierzęta. Ale wy byliście specjalni. Patrzy się na was. Byliście dla mnie specjalne. Ja mam specjalną propozycję dla ciebie. Bierzemy ją, przetrzymy dacza i sobie popatrzymy, jak ją je. Przez ciebie umarła moja siostra. No tak blisko, żeby zabić was wszystkie trzy, bo bym wolna. Ale nie. Bóg nie chciał. Ale ja to akceptuję. Nie wiem, czy wyglądałeś za okno. Zabiłaś ją, k***wo, zabiłaś ją, rozumiesz? Nie pierwsza. Ale ona jest, siedzi na jakimś krześle przywiązana? No siedzi, siedzi związana przy ścianie, nie? Na ziemi. Ty stoisz nad nią pochylona. To biorę jej te włosy i tak jakby, wiesz, żeby ją... Może walnęło, nie wiem, mocno, ale żeby dostała wyrzucać ścianę. I odwracam się. Wydaje się, że na zewnątrz jest bezpiecznie, że ten strzał nie przyciągnął żadnych szwendaczy, przynajmniej nie widzisz jakichś grup, a to raczej jest widoczne, bo hałasem. Więc jakby to było też w środku, w pomieszczeniu, więc to tak się nie roznosi dalej, nie? Podchodzę do ciebie tak na wprost. tak, o. I po prostu patrzę się na ciebie z takim, wiesz, że nie wiem co zrobić, ale no, nosi mnie. Jutro się z nią rozprawimy. Zapłacić za to, co zrobiła. Ty, Liam, jesteś przy bracie, tak? Czy z nimi? Wiem, że brat sobie leży z tyłu, a ja trzymam za mój klucz francuski i patrzę na tę kobietę, na dziewczynę i... Przeżył? Twój brat przeżył? Tak. Przykro ci, co? Bóg tak chciał? Chyba tak. Ale... Nie wiem, czy wyglądałeś za okno, ale... Boga nie ma. Właśnie to wszystko, co się dzieje. Wstaje, pozwala nie jak mówi. I robi jemy głowę. Nie wytrzymał presji, Liam. Nawet nie musi rzucać. To jest I to jest ten moment, w którym wróciłem. Tak. I to nie jest jeden cios, to jest kilka ciosów, a kiedy widzę, że drgają mnie jeszcze nogi, to wyprowadzam ostatni. Ja po prostu w tym czasie odwrócę, jakby, bo ja mam odwrócona, odwracam się w stronę tego widoku i się po prostu drę, jakbym przeżywała dopiero to, co się wtedy stało z Lindą i Sarą. Cały zakrwawiony podnoszę wzrok na ciebie i mówię, żebyśmy jak najdłużej pozostali ludźmi, tak? Zamykam drzwi i pozostawiam ich samych. Ciało pastor Sylwii leży ze zmasakrowaną głową na ziemi, osunęło się na bok, zostawiając krwawą plamę na ścianie. Wy stoicie w milczeniu. Podchodzę, biorąc za szmaty z moją niewielką siłą, targam ją po ziemi do wyjścia. Leć, ciągnie się po prostu taka krew, wiesz, ślad krwi. Po prostu takie szmaty, ona jak lalka po ziemi. Do wyjścia, do drzwi do wyjścia, czy tam tylnych, które są dla mnie otwarte. Idziecie świecąc i nagle zobaczyłaś, rozjaśniłaś oczy aligatora, który stoi jakby gdzieś w takim tym wodzie i...